Przed Państwem pierwszy kandydat Karim Ahmici. Jestem Karim, no jestem z klasy 2 G, o profilu MatGeoAng. No i nie wiem, co mogę więcej powiedzieć w sumie. Zadam Ci pytanie, wtedy będzie już wiedział, co powiedzieć. Dobra, więc zacznijmy od pytania. Pytanie od widzów. Pytanie od widzów, dokładnie. Jak wymawia poprawnie się Twoje nazwisko? I tu taki hashtag zagubiony wyborca. Ahmici. Tam jest czy. Drugie CH to jest czy. No i, no i tyle w sumie. Czyli zobacz, pierwsze CH to jest normalne CH, a potem czy. To jest ciekawe. Nie, to jest dosyć ciekawe. To skąd się w ogóle wzięło takie zagraniczno brzmiące nazwisko? No więc to się stało ogólnie tak, że mój tata jest z Maroka. Ale całe życie właściwie spędził w Holandii, tam poznał moją mamę. Przyjechał do Polski, tu się urodziłem, wychowałem i tak dalej, także no jakby żadnych związków z tamtym krajem nie mam, tylko z Polską się identyfikuję i w ogóle. W sensie nie chcę... No dobra, wiem, Akbar był, ale żadnego prawa szariatu nie chcę wprowadzać tutaj, spokojnie. No i w Polsce mieszkam całe życie, jestem Polakiem, katolikiem i tak dalej, no i w ogóle. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne w kontekście tego, kto może na ciebie głosować. Albo, to jest no, ważne, to jest tak. Karim, powiedz nam, dlaczego ty masz tak mało facetów w sztabie? Skąd to się bierze, że tam są prawie same dziewczyny? I no właśnie w sumie nie wiem, tak patrzę na plakat i w sumie podobnie stwierdziłem. Skąd ludzie się tam wzięli? Ogólnie dziewczyny są mocno zorganizowane i mówię, że faceci nie, ale tutaj w naszej szkole 2/3, że tak powiem, populacji, no to są głównie właśnie dziewczyny i może stąd to wynika, ale faceci też są. Jest ich sporo, ale nie było ich po prostu na zdjęciach, bo no, z różnych powodów. Czyli nie dość, że jest katolikiem, Polakiem, to jeszcze woli dziewczyny od facetu. Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo nierealne wydaje się reaktywowanie Bartek Marketu? Bo ja się tak zastanawiałem w sumie nad tym, i kto miałby tam stać na każdej przerwie i rozdysponowywać te wszystkie kalkulatory, arkusze papieru kancelaryjnego i tak dalej. Jak masz zamiar to rozwiązać w ogóle? Właśnie wiem, że to się wydaje dość takie, powiedzmy, mało realne, ale pomyślałem o czymś takim jak dyżury klas. W sensie, że jakaś klasa dostawałaby Bartek Market na określony tam czas i przez któreś tam określone przerwy mogłaby tam stać i te po prostu potrzebne rzeczy jakoś tak rozdysponowywać i prowadzić jakąś tam ewidencję. Oczywiście to byłaby kwestia tego, czy jakby to jest potrzebne w szkole i czy ludzie wolą, powiedzmy, przez jakiś czas tracić tą jedną przerwę, na przykład w tygodniu, tam te dwie osoby i mieć możliwość wypożyczenia tych kalkulatorów papieru kancelaryjnego, czy nie. Ale myślę, że to jest kwestia odpowiedniego zaangażowania i podejścia i wszystko jest jakby do zrobienia. A wiesz, jak to jest z zaangażowaniem i podejściem samorządu, że jest przez pierwsze, nie wiem, pierwszy miesiąc jest super, a potem się kończy w sumie. Nie jest tak trochę, nie uważasz? Zdaję sobie sprawę, że ten zapał jakoś tam gaśnie, dlatego chciałbym właśnie też trochę zaangażować ludzi i jakby no każdą klasę z osobna, przynajmniej te, które chciałyby mieć taką możliwość, a nie żeby to samorząd sam robił, bo no, jakby nie damy rady tego prowadzić jak monopolowe 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i w ogóle, więc próbujemy jakoś to zorganizować, żeby było dobrze. Są osoby, które twierdzą, że te wybory w tym roku to powtórka zeszłorocznych wyborów. Czy wiesz, do kogo cię porównują? Znaczy słyszałem już, że jestem i Danielem, i Pawłem Żurkiem. No do Ryszarda jeszcze mnie nie porównywano, więc w sumie nie wiem. Do Pawła Żurka? Czemu do Pawła Żurka? Właśnie słyszałem tylko do Daniela Domareckiego. Jak wiemy, wygrał, więc plasujecie to trochę w dobrej sytuacji. No miejmy nadzieję, ale do Pawła Żurka to mój kolega mnie porównał. Nie wiem czemu, spytałem czemu, on powiedział, że nie wie, ale tak go, po prostu. Ale jeśli porównujemy do Daniela, to bardzo mi miło, bo Daniel się moim zdaniem spisał świetnie w tym roku. No i bardzo bym chciał, żeby moja hipotetyczna prezydentura wyglądała bardzo podobnie, żebym też jakoś tak dawał radę i się tak angażował jak Daniel, bo moim zdaniem był bardzo dobrym prezydentem. Daniel w tym roku zdecydował się nie uczestniczyć w Dniu Szkoły. Czy nie sądzisz, że jednak warto wrócić do tradycji toczenia sera wokół placu na groblach? Myślę, że każda nasza tradycja jest super pomysłem. I jeśli to ma jakiś, w jakiś sposób poprawić atmosferę, to jakby czemu nie? Super, czyli mam nadzieję, że w tym roku, jak zostaniesz prezydentem, to będziemy toczyć ten ser. Serii nie tylko, różne rzeczy będziemy toczyć. To tyle Karima i lecimy do następnego kandydata, którym jest Kacper Nowina-Konopka. Czy chcesz coś jeszcze powiedzieć na sam koniec? No, chciałem tylko podziękować za wywiad, no i do zobaczenia w szkole. Okej, przed Państwem Kacper Nowina-Konopka. To ja, dzień dobry Wam, witam Was wszystkich. Kacper, powiedz nam, jesteś harcerzem, debatantem, kim jeszcze jesteś, powiedz nam. Jestem jeszcze rolnikiem amatorem, hoduję dynie. Tak? No, 42 w tym roku. A jakie dynie hodujesz, Hokkaido? Nie, powiem Wam, ja, bulwiaste głównie, ale też tygrysie. To jest taki, wiecie, luz troszkę, no bo wiecie, debaty, harcerstwo, też tutaj szkoła, więc proszę. Ale sprzedajesz je, czy dla siebie? Dla siebie robię, rozdaję czasami znajomym, sąsiadom, się też cieszą, fajnie jest. No to teraz takie pytanie od wyborców, bo umożliwiliśmy Wam właśnie, żebyście zadawali pytania i
ktoś spytał, czy wreszcie zamkniesz mordę. I tutaj jest taki odnośnik do takiej strony, tu macie oczywiście screena, czy Kasper Nowina-Konopka zamknął wreszcie mordę, więc jak się do tego odniesiesz? Szczerze? Mnie bawi. Okej. Kasper, powiedz nam, no bo jesteś mądrym gościem i pewnie sobie zdajesz sprawę z tego, jakie osoby wygrywają ostatnio wybory w Nowodworku. Jak w takim razie zamierzasz je wygrać, powiedz nam, z racji tego, że nie wygrywają osoby z twoim charakterem? Wiecie co, panowie, ja jakby troszkę nie zgadzam się z tym, że Daniel wygrał dlatego, że był szarą myszką. Daniel miał wiele talentów czy wiele pomysłów, na które ludzie po prostu nie zwrócili uwagi, one jakby wypłynęły po wyborach. Chociażby to, że facet ma naprawdę talent aktorski, widać to było na debacie. I uważam, że to nie jest tylko tak, że on wygrał dlatego, że jest szary i nie ma pomysłu, tylko miał pewien pomysł. Nie uważam, że jakby mój charakter jest czymś, co determinuje przegraną czy wygraną. Nie, uważam, że najważniejsze są chęci. Daniel wygrał, bo miał chęci, Gabrysia wygrała, bo miała chęci i mam nadzieję, że ja wygram też z powodu chęci. Kacper, powiedz nam, bo ja cię o to już pytałem, jak byłeś u nas w klasie, ale czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak kosztowne są niektóre twoje pomysły i jak wielkiego wkładu i jak wielkiego... tak by splotu szczęśliwych wydarzeń one wymagają, żeby się powiodły. Chodzi mi tutaj mniej więcej na przykład o rekultywację pracy na grobach. Przecież parę lat temu była już taka inicjatywa i no nie wypaliła ona ani trochę, pomimo tego, że to było nawet w budżecie obywatelskim. Moi drodzy, nie udało się z tego powodu, że jakby odrzucono ten wniosek z powodów formalnych. Nasz plac na groblach jest pod trwałym zarządem ośrodka miejskiego ośrodka sportowego Kraków Zachód i z tego powodu wszystkie inicjatywy ogólnowojewódzkie, ogólnomiejskie nie mają tam racji bytu, ponieważ nie mogą dziać się jakby na terenie, na którym jest trwały zarząd. Z tego powodu nie udało się przepchnąć budżetu obywatelskiego. No my mamy po prostu na to inny pomysł, a co do kosztowności tego pomysłu, no to oczywiście nie płaciłby za to Nowodworek, tylko miasto Kraków. No dobrze, ale masz jeszcze inne punkty programu, które te, no tak jak na przykład stworzenie tej nowodworskiej strefy, no właśnie, to TNT, drukowanie tego wszystkiego. Czy ty wiesz ile to, no pewnie wiesz. Szacowałeś, właśnie. Skąd weźmiesz na to kasę? Po pierwsze, samo TNT trzeba było jakby zarobić tylko na pierwsze wydanie, bo później TNT finansowałoby samo siebie, bo byśmy je sprzedawali. No, odpowiednio tanio, ale druk na takim naprawdę tanim papierze to nie jest coś bardzo drogiego. No i cóż, i tak naprawdę na to pierwsze wydanie moglibyśmy albo wziąć jakby z takich rzeczy, z których już samorząd bierze pieniądze, czyli pierwsze, sprzedaż nowodworskich gadżetów, drugie, dofinansowania celowe Rady Rodziców. Zrobiłem niezły research, Kasper Nowina-Konopka, i jak się odniesiesz do tych dwóch zdjęć? O kurczę, to jest zdjęcie, które miałem chyba robione 3 lata temu, na obozie harcerskim podczas tak zwanego chrztu obozowego. To jest coś takiego, że nas się całych, my jesteśmy cali umorusani węglem, takimi rzeczami i przechodzą taki chrzest obozowy dzieciaki i my jakby robimy im ten chrzest. To jest coś takiego z tego zdjęcia. Nie no, nikt normalny by się nie nasmarował węglem dla jaj, nie? O kurczę, to jest zdjęcie, które wrzucił mi mój kumpel na urodziny, o ile dobrze pamiętam. Nie no, oczywiście to humorystycznie. Szczerze, Może nie porównałbym się do tych panów. Ja wiem, czy tak humorystycznie. No, Putin jakiś. Nie no. Będziesz takim wspaniałym przywódcą jak oni. Dokładnie. I trzecie, to najciekawsze zdjęcie. O co chodzi z tym napisem? Z tym napisem. Aha, no to było dosyć dawno temu. Byłem w Sejmie Dzieci i Młodzieży. I szczerze, zmieniłem poglądy od tamtego czasu. Jak to powiedział pewien znany polityk, tylko świnia nie zmienia poglądów. Kolejne pytanie od wyborców. Co to jest boisk plac na groblach? W sensie na ulotce masz coś takiego. No, mam szczerze, że bardzo się starałem, żeby uniknąć jakichkolwiek błędów. Na szczęście nie jest to błąd ortograficzny, tylko po prostu komuś nie kliknęła się spacja. Jesteśmy ludźmi i każdemu się zdarza. Bożejowi też się zdarzyło rok temu. Jak się to skończyło? Wszyscy pamiętają, jak się skończyło. Kandydat. Jeśli jest tutaj jeszcze ktoś, kto myśli, że Paweł Żurek nie przez to przegrał wybory, to... Ja tak myślę. Kacprze, czy zamierzasz w ogóle kontynuować promowanie Dnia Kultury Halibuta wprowadzonego w tym roku przez Daniela Domaryskiego? Dnia Kultury Halibuta. Powiem wam uczciwie, że halibut to jest, kurczę, moja ulubiona ryba, więc jeśli jest faktycznie planowana kontynuacja Dnia Halibuta, to jak najbardziej. Czyli będzie. Jak zostaniesz prezydentem, będzie. Dzień Halibuta już dzisiaj zapowiadam. Jak najbardziej się odbędzie. A słyszałeś o tym, że wtedy wszyscy przebierają się za halibuty? O kurczę, to mnie zaskoczyłeś. Nie mam chyba takiego stroju. Dziękujemy bardzo. To tyle. Na razie. Do trzeciego kandydata idziemy. Cześć. Papa, kochani, pamiętajcie, przyjdźcie na debatę 24.14. Dobrze mówię? Tak jest. No to super. Papa. Pa.
Dobra, no i mamy przed sobą Jakuba Szczepanka. Siema. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Więc zaczynamy z czterema pytaniami od ludu. I ktoś zadał pytanie, kto to jest? Więc możesz coś o sobie powiedzieć. Nazywam się Kuba Szczepanek. Uczęszczam teraz do klasy drugiej A. Lubię sport, muzykę. To mogę chociażby pokazać uczęszczając na lekcję chóru u pana Źróbka. Gram na gitarze, co można było zobaczyć na moim evencie. No i interesuję się wieloma innymi rzeczami, między innymi programowaniem. No jest tego bardzo dużo. Któraś z twoich pasji cię zachęciła, żeby zostać właśnie tym prezydentem? Czy to tak jakoś wpadłeś na to? Czy z tej chęci władzy i sławy? Nie, to nie była chęć władzy ani zdobycia sławy, ale po prostu spełnienie pomysłów, które wraz z moim sztabem mieliśmy. No i po prostu tak jakby stwierdziliśmy, że wybierzemy mnie, żebym reprezentował te pomysły i plany, które chcemy wprowadzić dla Nowodworka. Na pewno kojarzysz wybory z zeszłego roku. Dużo osób mówi, w tym ja, że to się wszystko powtarza, że to jest jakiś algorytm. Tak jest, że Karim jest Domareckim, Kasper jest Pawłem, a ty jesteś Ryszardem Molkiem. Co o tym sądzisz? No, myślę, że nie chcę odpowiadać na takie coś. No, moim zdaniem jestem po prostu sobą i tutaj takie sugerowanie na to, że tak jakby jesteśmy podobni, to nie chciałbym w to brnąć. Kolejne pytanie od widzów. Dlaczego nie zrobiłeś spotu wyborczego? O, z tym się wiąże taka historia, że niestety, jak wiadomo, w naszej szkole nie można prowadzić czegoś takiego jak kampania internetowa. I ja stwierdziłem, że nie chcę robić takiego klasycznego spotu, który przewija się co roku, czyli spotu, że przedstawiam w nim swój plan i pokazuję wszystkim, czego to ja nie zamierzam zrobić, bo uważam, że to powinienem zrobić osobiście, przychodząc do klas i opowiadając o tym. Dlatego postanowiłem, że jeżeli chciałbym zrobić coś naprawdę fajny spot, to zajęłoby to dużo czasu i dużo lepiej jest ten czas poświęcić na mapę Nowodworka, którą stworzyłem ze zniżkami, która będzie niestety dopiero po wyborach i po ciszy wyborczej całej udostępniona, ale stwierdziłem, że lepiej poświęcić czas na coś takiego, co już będzie tak jakby dla wszystkich Nowodworczyków, a nie na spot, który kolejny raz przedstawi to, co pokazuje, chodząc po klasach. Który spot jest lepszy? Karima czy Kacpra? To moim zdaniem spot Karima przedstawia tak jakby jego plan i raczej skłaniałbym się, że spot Kacpra był trochę lepszy, bo tak jakby nie pokazywał planu, tylko starał się w jakiś inny sposób zachęcić do głosowania na niego. Okej. Kuba, wyjaśnij nam, jak masz zamiar zorganizować na przykład wyjazd na narty w zimie? Jak masz zamiar to wszystko ogarnąć, bo no w zeszłym roku chętni byli, ale nie wiem, czy organizacja nawaliła, czy co nawaliło. W każdym razie trochę się to nie udało. Z tego, co się dowiadywałem informacją w tamtym roku na powód tego, że nie jedziemy na narty, była za mała liczba chętnych. I gdybyśmy zorganizowali to wcześniej i wcześniej był ten plan i byłby zdecydowanie śnieg wtedy, kiedy byśmy jechali, to bez problemu byłoby do zrealizowania. Przedstawilibyśmy WF-istom konkretny plan i to, co zamierzamy zrobić po prostu na tym wyjeździe i pojechaliby w zasadzie jako opieka. A rozmawiałeś już z kimkolwiek odnośnie tego? Tak, zamieniłem parę zdań z profesorem Mielnikowym i powiedział, że w tamtym roku był na coś takiego chętny. Jeżeli samorząd będzie gotowy zorganizować coś takiego, to oczywiście będzie mógł z nami pojechać. Dobra, ja w sumie mam takie szybkie pytanie. Czemu ta ulotka jest taka ciemna? Taka ciemna? To jest identyczny kolor, jaki jest w tle tak jakby na stronie Nowodworka. To jest ten sam kolor. Wziąłem tą ulotkę i tak patrzę sobie na nią i tak, czy jego kandydata jest to ulotka? Patrzę, daję sobie dopiero pod światło i widzę Jakub Szczepanek. Okej, i wtedy już wiem, czyja i tak dalej, ale ogólnie moim zdaniem trochę za ciemna. I ktoś to też pisał w pytaniach od wyborców. No możliwe, no tutaj to już są kwestie techniczne. Chcieliśmy, żeby bardzo widoczny był nasz plan cały, który jest napisany na biało i głównie się na tym skupialiśmy. To, żeby moje nazwisko było widoczne, stwierdziliśmy, że jest trochę mniej, a jeżeli ja rozdaję ulotki chodząc po klasach chociażby, no to wiadomo, czyli to jest plan. Daniel w tym roku zdecydował się kontynuować zasadzanie ogórków na dziedzińcu. Czy zamierzasz kontynuować tę tradycję? Czemu by nie? No też o tym nie słyszałem niestety. Tam w rogu jest faktycznie tak z 3 metry zasadzonych ogórków i wyrosły i nie jadłeś w tym roku? Bo jakby co? Nie? Naprawdę? Nie jadłem. Gdzie one były do dostania? No normalnie na przerwie tam w holu były do rozdania i każdy sobie mógł wziąć słoik. Może trochę mniej, no bo też dużo tego nie było. No to ja o tym nie wiedziałem i z tego co wiem, większość mojej klasy też nie wiedziała. I tutaj jest właśnie jeden z tych punktów, żeby wprowadzić sekcję informacji, no żeby po prostu lepiej się dowiadywać o takich rzeczach. Ale dobra, czyli w takim razie zamierzasz kontynuować tradycję? Oczywiście.
Okej, dziękujemy ci bardzo, Kuba. To był nasz ostatni kandydat na dziś. I co dalej? Ja skończę odcinek. Dziękujemy jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I co? Jeszcze raz dzięki, Daniel, za mikrofon, bo naprawdę fajny. Oczywiście nie tylko do Daniela, tylko cały samorząd i tak dalej. Dobra, to wszystko. Na razie, cześć! Dziękuję bardzo za wywiad i mam nadzieję, że debata, która będzie w piątek, będzie merytoryczna i owocna. Dziękuję bardzo.